Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa serdecznie podczas kolejnego Festiwalu Kultury Żydowskiej. Dzisiaj porozmawiamy. Ja się nazywam Anna Taszycka i zostałam zaproszona przez organizatorów, poproszona o przeprowadzenie rozmowy z Adrianą Prodeus i będziemy sobie dzisiaj rozmawiały o Temersonach, o Franciszce i Stefanie Temersonach, chociaż w zasadzie pretekstem tego spotkania nie jest żadne wydarzenie temersonowskie, które się w ostatnim czasie wydarzyło. Natomiast my nigdy wcześniej nie miałyśmy okazji o temersonach rozmawiać. To nasz pierwszy raz, w związku z tym cieszymy się na tę rozmowę. Adrianna Prodeus zajmuje się na co dzień filmem i 10 lat temu, Adrianno, już napisałaś tutaj oto książkę pod tytułem Temersonowie szkice biograficzne. Książkę ważną, ponieważ zbierającą jakby różne około temersonowe informacje. W takim czasie, kiedy się o temersonach zaczęło mówić i zaczęło się jakby powracać do ich twórczości, ponieważ ja mam wrażenie, że oni w którymś momencie polskiej kultury zniknęli, tak? W zasadzie na dosyć długo i przyczyną nie było tylko to, że mieszkali oboje po II wojnie światowej w Londynie. Jakbyśmy wyszły od takiego pytania, które tutaj podsunęli organizatorzy wydarzenia, czyli czy polska kultura, no jakby się miała bez Temersonów, czy jak się ma z Temersonami, co możesz po tych 10 latach od napisania książki na ten temat powiedzieć? Dobry wieczór. Bardzo mi miło, że mamy okazję dzisiaj rozmawiać o Temersonach. I zarazem jest mi też trochę smutno, że wciąż trzeba Temersonów popularyzować. Ja miałam takie jakieś marzenie, tą książkę napisałam w 2008 roku. I to było jakieś tam, nie wiem, pokłosie moich różnych zainteresowań różnymi dziedzinami sztuki. No i byłam na studiach doktoranckich, nie wiem, myślałam, że może zrobię doktorat o Temersonach, w końcu nie zrobiłam. Zamiast tego napisałam książkę i jej celem było po prostu normalne, takie, nie wiem, wśród ludzi posłanie takiej wiadomości, że para takich artystów była i jest ceniona za swoją działalność w różnych dziedzinach i na fali tej książki i różnych innych publikacji, które się ukazały i różnych wydarzeń w Festiwalu Temersonowskiego w Płocku, wielu różnych wydarzeń, wystawy w Muzeum Sztuki w Łodzi, wcześniej w CSW. Wydawało się, że Temersonowie weszli do głównego jakiegoś obiegu, ale może to mnie się tak wydawało. I że jakby po pierwsze, jakby ich rola jako takich, nie wiem, takich ikon, trochę, nie wiem, takich celebrytów świata sztuki, o których, nie wiem, miłości i tam różnych jakichś prywatnych, nie wiem, perypetiach się mówi, że ona gdzieś tam weszła do głównego obiegu, a po drugie, że jakby no, są pewne elementy twórczości Temersonów, których nikt już jakby nie jest w stanie umniejszyć. Mam tutaj na myśli po pierwsze powieści Stefana, wszystkie, które wyszły wznowione w czytelniku, na przykład w czytelniku, największa taka seria wyszła. Wydawało się, że wszystkie te książki jakby na nowo zostały przeczytane, wykład profesora Ma, no nie wiem, zaczął już być czytany na studiach polonistycznych, wszedł już do jakiegoś kanonu, że absolutnie już nikt nie będzie jakby detronizował roli Temersonów w historii filmu, że oni jakby no weszli już po prostu do kanonu awangardy, że malarstwo Franciszki też jakby nareszcie zostało gdzieś tam pokazane i przypomniane. No ale mimo tych różnych prób, okazało się, że to wciąż jest bardzo takie, nie wiem, peryferyjne działanie, które jakby nie wpisuje Temersonów w dalszym ciągu w kanon sztuki polskiej XX wieku. No i nie wiem, moje pytanie jest jakby dlaczego tak się stało? Czy fakt, że oni działali w tak wielu dziedzinach sprawia, że nie można Temersona, nie wiem, porównywać z Gombrowiczem, czy tam, nie wiem, z kimkolwiek innym, czy też Franciszki z innymi malarzami, którzy tylko zajmowali się malarstwem, czy fakt, że ich twórczość no, powojenna cała już odbywała się poza Polską, sprawia, że ich kontakty z polskimi artystami, które były bardzo bliskie, bardzo silne, gdzieś tam jakby zeszły, nie wiem, na dalszy plan i oni wciąż byli tylko takimi towarzyszącymi, nie wiem, korespondentami zagranicznymi.
w kwestii jakby kultury polskiej. Nie wiem tego. Zastanawiałam się, czy jakby rodzaj ich wyobraźni, który był bardzo daleki przede wszystkim od tej naszej wspaniałej, romantyzującej nieustannie kultury polskiej, jest jakoś, nie wiem, w jakimś, wiesz, konflikcie, czy on po prostu, nie wiem, się nie czyta, bo tam nie ma tych takich najpopularniejszych tropów, które my z literatury tego okresu znamy, czy innych dziedzin sztuki. I tak naprawdę ja nie wiem. Ja nie wiem, dlaczego Temersonowie wciąż nie są częścią kanonu. Za każdym razem mnie to jakby... No, mnie to po prostu dziwuje, że tego rodzaju wyobraźnia, takie poczucie humoru, tak, nie wiem, no jakaś fantastyczna, taka profetyczna zdolność do nie wiem, opisywania takiego świata, jakim on mógłby być, że to nie zostało w Polsce należycie rozpoznane. Oczywiście no, ukazało się mnóstwo książek, ale nie wiem, czy to nie są wciąż jednak właśnie peryferyjne publikacje, no choćby komiks UBU, Franciszki Temerson, taki traktat o potrzebie tworzenia widzeń Stefana Temersona, który jest bardzo znany na świecie. Ukazały się książeczki dla dzieci, wydane przez wydawnictwo Widnokrąg. Ukazały się w zeszłym roku niewysłane listy, wydane przez Żydowski Instytut Historyczny. I dalej nic. No nie, to nic, no nie, to nie. To troszkę już dlaczego wciąż musimy popularyzować Temersonów? Dalej nic, to nie. To teraz nie popadajmy też w defetyzm z drugiej strony. To nie tak, że nic nie ma, ale fakt faktem, ja się przyznaję do tego, no ja na co dzień wykładam, jestem wykładowczynią akademicką i Temersonowie nie są znani. Ja rozmawiając z nimi o moich studentach, jakby przedstawiam ich po raz pierwszy, tak to zazwyczaj wygląda. Nie wiem, Adrian, jakie ty masz tutaj ze swoich wykładów, spotkań z publicznością doświadczenia. Czy to też tak jest, że to jest po raz pierwszy, czy raczej już przychodzą ludzie... Prawda? To znaczy czasami przychodzą ludzie, którzy jakby zaczepili się jakby w pewnym gdzieś miejscu, na przykład przychodzą czytelnicy wykładu profesora Ma albo Przygód Pętka Wyrzutka, bo wydaje mi się, że to gdzieś tam naprawdę trafiło do polskiego czytelnika i się gdzieś tam sprawdziło. Bardzo rzadko przychodzą ludzie, którzy znają filmy, chociaż ja muszę powiedzieć o sobie, że to, co sprawiło, że ja w ogóle zajęłam się Temersonami i miałam taki pomysł, żeby najpierw napisać o nich pracę w ogóle magisterską, potem zajmować się nimi już na studiach doktoranckich, to były właśnie filmy. Ja pamiętam, że no owszem, wychowałam się na tych lekturach dla dzieci, miałam tam Kaczkę Dziwaczkę i Tańcowała igła z nitką i czytam Przygody Pętrka Wyrzutka jako nastolatka, ale to, co sprawiło, że ja naprawdę chciałam się zająć Temersonami, to były filmy. I pamiętam moją wizytę w filmotece właśnie ówczesnego Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, którą prowadził wtedy Łukasz Ronduda i gdzie na kasetach, po prostu w VHS-ach były ponagrywane te filmy, te rekonstrukcje, które wtedy już były, ta rekonstrukcja Europy. No i pamiętam mój taki zachwyt, no jakiś, nie wiem, obłęd po prostu, którego ja doświadczyłam, że coś takiego w ogóle w polskim filmie istniało i ja tego nie znam i to jest tak mało opisane i dlatego się tym zajęłam. Tak, ale masz tu jakieś doświadczenia z dzieciństwa czy tam z lat młodości? Ja takich doświadczeń nie mam. No mnie na historii kina czy kina polskiego nie uczono o Temersonach, także dla mnie ich odkrycie no też przez filmy było szokiem, tak, że nagle jest rok, nie wiem, 30 czy 37, no bo Przygoda Człowieka Poczciwego się zachowała do dzisiaj, nagle, że ktoś zrobił wtedy taki film, to dla mnie to było niebywałe. To może to jest taki dobry moment dla tych, którzy teraz dopiero dołączyli, ja tego nie powiedziałam na początku, że podczas dzisiejszego spotkania obejrzymy dwa filmy Temersonów, obejrzymy właśnie Przygodę Człowieka Poczciwego z roku 37, no najstarszy film ich zachowany, były wcześniejsze, ale ten się zachował jako najstarszy i obejrzymy ich ostatni film, z połowy lat 40. Oko i Ucho. Oba są dosyć krótkie, ale jeszcze sobie o filmach porozmawiamy. No ja tak sobie teraz myślę, jak z tobą rozmawiam, że może ci Temersonowie weszli do tej polskiej kultury trochę tylnymi drzwiami, jak to czasami bywa w takich sytuacjach, że oni gdzieś z różnych miejsc, ponieważ no ta interdyscyplinarność ich zainteresowań, ich twórczości, ich talentów, no jest faktycznie trochę oszałamiająca, tak? Czyli ktoś zaczyna właśnie od takiego skromnego filmu kilkuminutowego jak Przygoda, potem się okazuje, że się otwierają kolejne drzwi, kolejne i ja trochę mam wrażenie, że ta podróż po prostu nie ma końca, że ona się w zasadzie w różnych miejscach może rozpocząć, tak jak powiedziałaś, od literatury albo od filmu, ale może się też zacząć od malarstwa Franciszki na przykład, od jej ilustracji i że to tak po prostu sobie gdzieś krąży w tej polskiej kulturze i to jest, tak, tylko myśmy chyba tego wcześniej może nie widzieli. Tak, myślę, żeśmy tego nie widzieli, bo też no, jakby recepcja
sztuki Temersonów w Polsce była bardzo uboga, poza tam latami 80., kiedy jeszcze właśnie była jakaś wystawa, prawda, jakieś pojedyncze rzeczy się pojawiały. Ja wtedy byłam dzieckiem małym, no to kiedy jakby no zaczął się XXI wiek, to właściwie te rzeczy, które ja zebrałam do tej książki, no bo taki był mój cel, ja nie miałam wtedy jakby większej jakiejś, nie wiem, wiedzy i też jakiejś wnikliwości, żeby na to dzieło, nie wiem, jakby spojrzeć, prawda, i jakby prześwietlić pod różnymi kątami, tylko chodziło mi o to, żeby różne rzeczy z takich rozproszonych publikacji zebrać w jedno. No i to się udało. I wtedy jeszcze... Tak, no powiedzmy, że to się udało, chociaż ja teraz oczywiście jestem z tego niezadowolona po tylu latach i chętnie bym zrobiła coś innego, w ogóle inaczej i tak dalej, prawda? To jest normalne, ale przede wszystkim było tak, że i myślę, że dalej tak jest, że jednak Franciszka Temerson gdzieś była w takim lekkim cieniu, choćby dlatego, że jej dzieła nie za bardzo w Polsce były pokazywane na wystawach w ostatnich latach. To znaczy, no akurat powiedzmy teraz w tych ostatnich latach się to zmieniło, na przykład w zeszłym roku była wystawa w Zachęcie, na której była częściowo scenografia z UBU pokazywana na wystawie Lalka, tam polityka, Joanny Kordiak i przeróżne jakby takie, powiedziałabym, impulsy, takie sygnały się pojawiają i to są zawsze takie sygnały, takie puszczenie oka do takiego widza, który już Temersonów zna, wie o czym jest mowa, prawda, i jakby cały ten kontekst umie sobie dopowiedzieć, ale jakby taka całościowa narracja o Temersonach nie jest znana, choćby dlatego, że ich życie było tak pokawałkowane. Cały ten okres awangardowy, kiedy oni tworzyli filmy przed wojną w Warszawie i byli częścią właśnie tam spółdzielni, tam autorów filmowych startu, prawda, i jakby współdziałali z innymi awangardowymi artystami, zanim pojechali do Paryża, no to jest taki okres, który gdzieś, no nie wiem, no jest chyba dobrze rozpoznany na podstawie, nie wiem, archiwów, jakichś, nie wiem, recenzji, które ówcześnie się pojawiały, ale jednocześnie te filmy zaginęły, prawda, w większości. One są zrekonstruowane, parę z nich znamy fotosy, no ale to jest trochę taka mityczna epoka w dziele Temersonów. Oni się poznali, kiedy Stefan miał lat 18, Franciszka miała 21 i jakby ta ich taka młodość, nie wiem, taka pierwsza, w tych filmach bardzo się odcisnęła. One są niebywale jakieś takie, nie wiem, z tego co przynajmniej wiemy, takie idealistyczne, jakieś takie, nie wiem, utopijne, prawda? Oni wierzą, że tymi filmami, tą sztuką awangardową oni po prostu zmienią świat. Potem, po tym 37 roku, kiedy oni wyjeżdżają do Paryża, tam następuje no jakby z oczywistych przyczyn taka radykalna zmiana, prawda? I ta opowieść o kolejnych latach ich życia, to jest opowieść, która najbardziej została zawarta w niewysłanych listach, czyli w korespondencji, którą oni wymieniali, Stefan będąc na froncie i potem w schronisku takim wojennym we Francji, a Franciszka w Londynie, kiedy oni przez te 2 lata próbowali się spotkać, ale oczywiście te listy jakby nie trafiały do adresatów, więc dopiero później możemy zobaczyć cały ich zbiór i to w jaki sposób jakby ta ich wyobraźnia była podobna i jakby połączona ze sobą, w jaki sposób oni byli takimi naczyniami połączonymi. No ale to jest znowu jakby kolejny mit, mit takiej miłości, prawda, który nic jakby nie zniszczy, która wbrew jakby wojnie i tym wszystkim wydarzeniom trwa. I kiedy wreszcie oni mogą się spotkać, no to jakby ta korespondencja się kończy i ten mit jakby się zamyka, prawda? Jeszcze potem częścią jakby tej historii stała się wydana, w Polsce akurat nie wydana, ale w Dalki Archive, wydana książka 15 Journeys Warsaw to London Jasi Reichardt, czyli adoptowanej ich córki siostry Franciszki, Maryli Weinles, która od czasu śmierci Temersonów zawiaduje ich archiwum i która przekazała ich archiwum do Biblioteki Narodowej w Warszawie, no ale jakby w dalszym ciągu zajmuje się propagowaniem dzieła Temersonów, myślę z wielkiej wdzięczności, że oni stali się jej rodzicami, że dzięki nim ona też, myślę, weszła w taką najlepszą część sztuki, w jaką mogła wejść w tamtym czasie, więc tutaj jest taki rozdział. No a potem kolejne rozdziały, tak chronologicznie patrząc, czyli rozdział, kiedy Temersonowie zrezygnowali z filmu, po tych 2 filmach, które zrealizowali w Londynie i zajęli się wydawnictwem Gaber Bochus Press, wydawnictwem, które no, było... wydawnictwem bestlookerów, nie bestsellerów i miało no, dawać głos różnym takim głosom niesłyszanym wówczas w literaturze i w ogóle w twórczości.
No a potem przez jakiś czas jeszcze ten common room, czyli taki salon, który oni prowadzili, chociaż salon to chyba za duże słowo, no raczej taki klub dyskusyjny, w którym różni twórcy, naukowcy mogli się spotykać, wymieniać różne idee. No a potem ich taka twórczość już zupełnie osobna, czyli Franciszki malarstwo, rysunek, a Stefana opera semantyczna, dalsze różne utwory prozatorskie i poezja oczywiście. Więc jakby wydaje się, że nie ma takiej spójnej, nie wiem, tutaj nici. Oni tyle razy zmieniali, jakby myślę, podejście, medium, tyle razy jakby zmieniała się ich historia, że nie dało się wszystkiego ubrać w jeden wspólny mit. I mi się wydaje, że mit, który najbardziej wobec Temersonów jakby obowiązuje, to jest ten mit takiej wspaniałej miłości, takich dwojga artystów, którzy, wiesz, wymieniają się, sobie pomagają i tak dalej. I mi się wydaje, że moja też jakaś taka intuicyjna, nie wiem, skłonność do Temersonów, jak byłam bardzo młodą osobą, czyli jeszcze na studiach, też była związana z tym, że ja też miałam taką fantazję, a jakby to było właśnie z drugim, wiesz, twórcą sobie tak dialogować i to mnie tak, ja tak dzisiaj widzę po latach, że to gdzieś mnie jakby zapłodniło moją wyobraźnię, no a przy okazji, kiedy zaczęłam już w tym wszystkim siedzieć, to zrozumiałam, że jakby, nie wiem, Temersonowie to jest cały świat, to jest cały równoległy świat, w którym no jakby wspaniale jest się rozgościć, wspaniale jest się zadomowić i jakby zacząć mówić ich językiem, to jest niebywale kuszące. I myślę, że są ludzie, którzy tym językiem mówią, ale to jest jakieś takie, wiesz, plemię po prostu temersonofanów. Tak bym to nazwała. No tak, no, moja półka z temersonaliami cały czas rośnie, ona się cały czas powiększa. Jakby, może nie jestem jakąś obsesyjną kolekcjonerką, ale jak tylko coś wpadnie mi w rękę, to natychmiast tej półki dokładam. No to tak to chyba po prostu działa. Ale tutaj dzięki twojej wypowiedzi pootwierały się różne wątki. Ja spróbuję jakoś je połapać. Ponieważ będziemy oglądać filmy, to może, no może na moment się zatrzymam o filmach, ponieważ powiedziałaś o tych rekonstrukcjach, a to też jest ciekawe i też nie jest wcale takie typowe, prawda? To może o tym trochę opowiem. To znaczy pierwszy film Temersonów pod tytułem Apteka z 1930 roku przez profesora Marcina Giżyckiego jest w ogóle uważany za pierwszy film awangardowy, który powstał w Polsce, czy taki film w kręgu awangardy, bo takiego profesor raczej używa sformułowania. No i on zaginął, nie mamy tego filmu, ale film został zrekonstruowany przez takiego amerykańskiego artystę Bruce'a Czeczewskiego, który się w zasadzie wyspecjalizował trochę w takich rekonstrukcjach zaginionych filmów awangardowych, co wydaje mi się dosyć ciekawą specjalizacją. Ja pamiętam, że na tej wystawie, która była 12 lat temu bodajże, w 2008 roku w Centrum Sztuki Współczesnej Zamek Ujazdowski, wtedy taka duża przekrojowa retrospektywna wystawa, Bruce Czeczewski przyjechał jakby robić warsztaty z filmów Temersonów, czyli jakby przyjechał, każdy mógł się na te warsztaty zapisać i jakby spróbować, czy taki film jest w stanie zrobić. Dlatego o tym wspominam, że Temersonowie wymyślili taką dosyć specyficzną metodę animacji, no jak to w przypadku animacji autorskiej bywa i może tutaj dobrze jest ją przywołać, ponieważ oni animowali przedmioty ustawione na stole, no w przypadku filmu Apteka były to przedmioty oczywiście związane z apteką, jakieś fiolki, pigułki, nie wiem, probówki, tego typu rzeczy i osoba, która trzymała kamerę, leżała na podłodze, trzymała tą kamerę nad sobą w takiej dosyć niewygodnej pozycji i filmowała to, co się na tym stole dzieje, a te przedmioty były animowane za pomocą źródeł światła, które były poustawiane naokoło tego stołu, były rozmieszczone w takiej kalce technicznej i jakby przesuwanie tego źródła światła powodowało taki pozorny ruch, no, charakterystyczny dla animacji, który sprawiał, że te przedmioty się niby poruszały i powstał taki bardzo poetycki film, no, odtworzony przez Czeczewskiego. I Czeczewski odtworzył jeszcze jeden film, który jest w zasadzie reklamą z lat 30. pod tytułem Drobiazg melodyjny i który reklamuje sklep galanteryjny, więc też się składa z takich małych przedmiotów. No i taka reklama również przez Temersonów, reklama, film awangardowy, została nakręcona, zaginiona i jakby przez Czeczewskiego odtworzona. Wspomniałaś jeszcze film Piotra Zarembskiego Europa 2. Tak, z 1988 roku. To też jest bardzo ciekawa historia, ponieważ Temersonowie według poematu Anatola Sterna nakręcili w latach 30., na początku, to bodajże 31-32 rok, no według jego poematu, czyli też mamy adaptację poezji, tak, to też taka rzecz niezwykła. Nakręcili film awangardowy, bardzo ciekawy,
metaforyczny, no zupełnie niezwykły jak na tamte czasy międzywojenne. No i ten film zaginął, ale Piotr Zaremski postanowił w 1988 roku ten film odtworzyć na podstawie fotogramów, nie wiem, korespondencji, zapisków, recenzji tego filmu. No i taki film powstał, z tego co wiem, kilka lat temu został odnowiony cyfrowo. Ja go w tej cyfrowej wersji, przyznam, jeszcze nie widziałam, chętnie bym go zobaczyła. Ale tak sobie tutaj zerkam na zegarek i myślę, że to już jest może dobry moment, żebyśmy przeszli do pierwszej projekcji. Chcesz coś powiedzieć wcześniej przed przygodą, czy porozmawiamy już? Znaczy ja myślę, że przed przygodą, żeby troszeczkę może rozpalić tutaj ciekawość, warto jest, żebyś ty powiedziała, Ania, dlaczego, bo to jest, myślę, jesteś naprawdę jedyną osobą, która naprawdę zrobiła coś, co było wpisane w ideę tego filmu. Ty naprawdę potraktowałaś to poważnie i to zrobiłaś. I myślę, że to jest absolutnie wspaniałe i wyjątkowe. Powiedz, dlaczego zdecydowałaś się oglądać przygodę człowieka poczciwego od tyłu i jakby zanalizować ją jako właśnie no, tą narrację jakby obustronną? No więc tak, ponieważ ten film ma ruch wahadłowy, jak mi się udało odkryć, oglądając go po raz któryś, no nie wiem, nie zafascynowały mnie te zdjęcia, które tam są, które się wtedy nazywały zdjęciami trikowymi i taki ich niejasny status, znaczy tam jest i animacja, i w zasadzie film fabularny, ale w zasadzie są też fotogramy, no, które przecież też Stefan robił, jakby już tutaj niezależnie od filmów. I nagle to mi się wydało, że oglądając kolejne kadry z tego filmu, w zasadzie nie wiem, czy to zdjęcie jest puszczone od tyłu, czy ono jest sfilmowane. I zdałam sobie sprawę z tego, że ten film jakby wiele znaków zapytania tutaj przede mną otwiera. I no, mając takiego sprytnego, bardziej sprytnego niż ja technicznie kolegę, poprosiłam go, żeby mi ten film jakby skopiował od tyłu. I on zrobił dwie rzeczy. On go nie dość, że skopiował od tyłu, to jeszcze w dodatku go skopiował od tyłu również w lustrzanym odbiciu. I się okazało, że wszystkie te trzy wersje mają sens. To znaczy, że ten film można oglądać w takiej wersji, jak Państwo go za chwilkę obejrzycie. Można go również obejrzeć od tyłu, ale to może o treści i o tym, co to zmienia, to sobie porozmawiamy po projekcji. A można go również obejrzeć od tyłu w zwierciadlanym odbiciu. Tutaj mnie oczywiście Alicja w Krainie Czarów trochę do tego zwierciadlanego odbicia skierowała, ponieważ to chyba jedna z ulubionych książek Temersonów, ponieważ gdzieś całe życie im towarzyszyła. No i nagle się okazało, że no w roku 2020 moi studenci zachwycają się filmem Tenet Christophera Nolana, prawda? A okazuje się, że w 1937 roku Temersonowie już zrobili Tenet dla siebie po prostu i dla swojej publiczności. Mnie się oczywiście marzy projekcja taka wahadłowa tego filmu tam i z powrotem, no trzeba by coś pomyśleć o dźwięku, no bo ta muzyka Kisielewskiego, która tutaj jest, no musiałoby być coś od tyłu tutaj puszczone, tak żeby też jakby się wgrywało w ten rytm tego filmu. W każdym razie taki eksperyment można zrobić i on, że tak powiem, działa. I co więcej, Temersonowie dają nam ślady od samego początku tego filmu, że ten film jest właśnie takim filmem od A do B i od B do A i można go w takim ruchu wahadłowym oglądać. Okej, okay. No to może to jest dobry super. Moment w takim razie, żebyśmy obejrzeli teraz film. Nie będzie dziury w niebie, jeżeli nawet pójdziesz tyłem.
Trzeba znać się na przenośni, proszę Państwa. Okej, no zawsze ten film we mnie uruchamia jakby tutaj całą jakąś taką burzę mózgową, jakby jakieś nowe wątki mi się tutaj cały czas pojawiają. No tutaj było widać tę animację, o której wcześniej mówiłam, prawda? W tym momencie, jak bohater wchodzi do lasu i ta rzeczywistość staje się taka poetycka, to właśnie były takie fragmenty animacji, takich fotogramów tutaj, które też było widać na tych ujęciach. No, treść tego filmu obejrzanego od tyłu zmienia się w ten sposób, że ten jedyny nonkonformista, buntownik, który tutaj jest społecznie wykluczony, no jest tym jedynym, który chodzi przodem i wszyscy inni dookoła niego wariują, chodzą tyłem i okazuje się, że on jest tym jedynym, który miał rację. Ja myślę, że to jest jednak trochę taka dewiza życiowa w Emersonów, przynajmniej tak to jakby powraca w ich twórczości. Tak, ja myślę, że ten film, wiesz, no jakby tylko ciągnąc to dalej, co ty mówisz, no. Absolutnie mam takie poczucie, że ten film jakby pod pozorem no pewnej właśnie takiej, nie wiem, fabułki, opowiastki, prawda, tego człowieka poczciwego, jednak krył przede wszystkim no manifestyczny młodych Temersonów, którzy mieli swój pomysł na kino zupełnie inny niż ten dominujący wówczas i oni mieli tego świadomość, że chodzą tyłem i to lustro przez świat, przez to otoczenie, no to jest właściwie ta klatka filmowa, prawda, w której się wszystko odbija i jakby ta klatka filmowa też no, jako część taśmy filmowej puszczanej od przodu, od tyłu, prawda, wyrwanej i tak dalej, no to jest cały film o tym, jak oni w danym momencie postrzegali w ogóle kino, jak postrzegali to, do czego w ogóle służą obrazy, prawda, i myślę, że zwłaszcza te fotogramy, które tutaj się pojawiają jako takie, no nie wiem, POV bohatera, jakbyśmy to dzisiaj powiedzieli, tak, to jak bohater widzi rzeczywistość, to no, tym bardziej jakby no, nas jakby utwierdza, że to jest film o tym, jak Temersonowie widzą w ogóle rolę kina i jak widzą w ogóle jakby tą, nie wiem, materię filmową w działaniu, prawda, bo taśma filmowa była dla nich na tamtym etapie no, jakimś takim fetyszem też, nie tak jak dzisiaj, ale no, Stefan Temerson jakby podkreślał w tych swoich teoretycznych pracach, że ten strzęp filmowej taśmy, który mu się pojawił przed oczyma podczas jakby zepsutej projekcji w kinie, kiedy on był widzem jako dziecko, zachęcił go do tego, żeby zacząć samemu robić filmy. Czyli jakby zobaczenie tej klatki filmowej, zobaczenie jakby, że ona się urywa, że to jest, prawda, taka krucha materia, którą samą w sobie można widzieć, a nie tylko to, co ona jakby iluzyjnie nam przedstawia, go zachęciło do robienia filmów i wydaje mi się, że no, Przygoda człowieka poczciwego to jest taki szczyt właśnie tych takich idealistycznych marzeń o tym, do czego kino jest zdolne, prawda?
I to takie przekonanie, o którym mówisz, że kiedy ten film obejrzy się od tyłu, to ten jeden będzie miał rację, prawda? Bo to on jeden będzie chodził przodem. To jest taka absolutnie wspaniała nadzieja tej ówczesnej awangardy, która w tym filmie została ubrana w taką humoreskę, taką bardzo lekką formę, prawda, groteskową. Także bardzo jest to dla mnie też uwodzicielskie i oglądam ten film z ogromną przyjemnością, że w nim się zawarł jakiś taki, nie wiem, młodzieńczy taki duch też, myślę, taki buntowniczy, prawda, młodych filmowców. Nie ma w tym filmie tego, co później, no właśnie, no choćby w filmie drugim, który będziemy oglądać, czyli Oko i ucho, gdzieś tam myślę, że jest w tle, a może ja, nie wiem, no znając biografię Temersonów, sobie to dopowiadam, że ten film już jest taką jednak rezygnacją z tego, że kino może mieć rolę, no nie wiem, w zmienianiu, wpływaniu na świat aktywnie. Ten drugi film, który dzisiaj zobaczymy, to już jest taka praca laboratoryjna, takie, nie wiem, ćwiczenie translatorskie, z tego, na ile da się przełożyć, prawda, dźwięk na obraz. I tutaj mamy tą wielokrotną translację, dlatego że punktem wyjścia jest wiersz Juliana Tuwima, Słopiewnie, on jest przełożony przez Karola Szymanowskiego na muzykę, a tą muzykę z tym tekstem, no jakby przekładają Temersonowie na film abstrakcyjny. Więc wydaje się, że to już jest jakby zupełnie inny etap tworzenia, prawda? Taki, nie wiem, dojrzały, a nawet późny, no bo to jest, wiemy, no ich ostatni film, który udało mi się zrealizować, ale zupełnie na innej energii stworzony. Tak, ale on też gdzieś nawiązuje do takiej idei awangardowej jeszcze z okresu kina niemego, czyli takiej synestezji, tak? Czyli takiej próby oddania za pomocą innego zmysłu, doświadczeń innego zmysłu. Ja myślę, że to też jest jakoś w tym sensie kontynuacja, prawda? Przepraszam, powiem jeszcze jedną rzecz, bo nie powiedziałam tego znowu na początku, że Państwo oczywiście możecie też nam zadawać pytania za pośrednictwem Facebooka, które tutaj zostaną odczytane i postaramy się w miarę swojej wiedzy, swoich umiejętności na nie odpowiedzieć. Ja sobie jeszcze myślę o tej przygodzie Człowieka poczciwego, że ona się też oczywiście spotkała z różnymi bardzo reakcjami, no bo to nie jest, my się teraz możemy oczywiście zachwycać i jak gdyby widzieć tutaj różne powiązania z późniejszymi różnymi dziełami w kulturze, no przypomnę chociażby słynny film Romana Polańskiego Dwóch ludzi z szafą, który ewidentnie jakby czerpie z Temersonów i o którym wiemy też, że był w Państwowej Wyższej Szkole Filmowej w Łodzi po II wojnie światowej w archiwum, że studenci go po prostu oglądali, więc nawet jeśli Polański się do tego nie przyznaje, to taka inspiracja na pewno jest widoczna w obrazie, w tych ludziach, dwóch mężczyznach dźwigających szafę z lustrem. Ale publiczność oczywiście ten film odrzuciła, no bo ja wyczytałam nawet u Giżyckiego, że był taki zarzut ferdydurkizmu tutaj, co do przygody Człowieka poczciwego. No ferdydurkę to też 37 rok, też jak wiemy dzieło bardzo przyjęte dyskusyjnie i jakby dyskutowane, omawiane jakby w różnej temperaturze, że tak powiem. Stefania Zachorska, taka bardzo ciekawa międzywojenna krytyczka sztuki, a potem filmu, no zachwyciła się filmem, w końcu napisała, że polski film dobry. No rozumiem, że na tle ówczesnych melodramatów patriotycznych, komedii, no to był jakiś taki powiew świeżości, więc to też może warto tutaj wspomnieć. Co do Oka i ucha, no myślę sobie też, że to był inny zupełnie też moment w życiu Temersonów. No jesteśmy po II wojnie światowej, oni są w obcym kraju, czyli w Anglii, która z jednej strony ich przyjęła, a z drugiej strony no byli w takiej sytuacji, jakiej miliony ludzi wtedy, czyli musieli się znaleźć na obczyźnie w zupełnie obcym miejscu, w nowej sytuacji zawodowej, życiowej, po kilku latach rozłąki, no to też była zupełnie inna ich sytuacja, myślę, bo ja w sumie nie wiem, czy oni zrezygnowali z filmów, może ty wiesz. No zrezygnowali z filmów dlatego, że nie byli w stanie finansować ich już w Londynie, to znaczy Oko i ucho w ogóle nigdy nie doczekało się dystrybucji w tamtym czasie, dlatego że to była produkcja takiego wydziału rządowego RP właśnie tam na obczyźnie i niestety ten wydział został w trakcie realizacji filmu zlikwidowany, także jakby film poszedł od razu na półkę i nie miał żadnego odzewu, co myślę dla Temersonów musiało być bardzo frustrujące, kiedy oni zaczynali swoje życie no, na nowo jako filmowcy i też przynajmniej początkowo ich kontakty z innymi filmowcami brytyjskimi no były jakby zerowe, prawda?
To nie był jeszcze moment, kiedy ta awangarda brytyjska, która tam potem w Oksfordzie się, prawda, narodziła wokół tam tych czasopism rozmaitych, kiedy ona mogła jakby, no nie wiem, w Temersonach coś zobaczyć i nie wiem, to mogło jakąś mieć kontynuację. Jedyną opcję, jaką Temersonowie mieli, to była propozycja powrotu do kraju. Oni dostali ten słynny list od Aleksandra Forda, tak, i dostali zaproszenie, żeby no współtworzyć kinematografię polską powojenną. Ale oni bardzo dobrze wiedzieli, co to oznacza, ta propozycja. I jakby no, ten słynny list Stefana do Aleksandra Forda, który mu odmawia w taki sposób, no nie wiem, no z taką dumą, prawda, że wolimy pozostać niespełnionymi awangardystami niż uczestniczyć w tym, co wy próbujecie teraz tutaj robić. To nie jest kino w ogóle, to nie jest coś, czemu chcielibyśmy poświęcić naszą energię, tylko to jest po prostu biznes, to jest, nie wiem, sprzedawanie ludziom po prostu jakiegoś kitu. To myślę, że no, nie wiem, z jednej strony być może, ja tak zgaduję trochę na podstawie tych archiwów, zrodziło pewien rodzaj frustracji, która nigdy nie została jakby ukojona, no bo wiadomo, że no przetrwały inne scenariusze Temersonów, które miały być realizowane, więc jakby ta nadzieja gdzieś tam wciąż się tliła, ale Temersonowie przekierowali swoją energię z filmów wtedy na wydawnictwo, na które mogli jakby łatwiej no zdobyć pieniądze, mogli przede wszystkim też jakby no połączyć to ze środowiskiem, czyli mogli zacząć wydawać autorów, z którymi się znali, z którymi mieli jakieś wspólne myśli. I wydaje się, że no to był taki naturalny też koniec tej przedwojennej awangardy, prawda? 45 rok. Jakaś epoka się skończyła i Temersonowie mieli tego jakby dojmujące poczucie, że to jest koniec pewnej epoki i że nie ma sensu udawać, że wciąż jakby mamy te same idee. No i to jest taki gorzki moment, kiedy oni zrealizowali swój pierwszy film w Londynie, czyli Wzywamy Pana Smitha, no to kierowała nimi taka, nie wiem, potrzeba etyczna. To nie był film w żadnym stopniu eksperymentalny, tylko to był film, który zrobili z takiej konieczności, nie wiem, moralnej, żeby powiedzieć całemu światu, co się dzieje w tej Europie Wschodniej, żeby powiedzieć o tym, czym jest nazizm, obozy koncentracyjne, i to jest bardzo taki film, no nie wiem, no taki napędzany jakąś takim bardzo osobistą jakąś potrzebą, prawda, moralną. I wydaje się, że to jest zupełnie, zupełnie już co innego niż te eksperymenty, o których tutaj jeszcze mówimy przy przygodzie Człowieka Poczciwego. Także, nie wiem, być może w latach 60-tych, 70-tych, kiedy w Wielkiej Brytanii już było świetne środowisko, prawda, tego, nie wiem, Free Cinema, z którym oni mogli się, myślę, połączyć, nie wiem, mieć jakąś wymianę, że no nie doszło do tego spotkania. Może oni już byli w ogóle gdzie indziej, prawda, może już się, nie wiem, nie interesowali wtedy filmem awangardowym, ale potem była bardzo długa przerwa w twórczości no takich eksperymentujących filmowców jak Temersonowie. No właśnie, tutaj jeszcze jeden wątek przyszedł mi do głowy i to jest jakby rzecz, Adriano, którą ciebie chciałam zapytać, bo ty wiesz na ten temat więcej niż ja. Znaczy, chciałam cię zapytać właśnie o recepcję Temersonów poza Polską, bo jakby od Polski zaczęliśmy, do Polski jeszcze wrócimy, ale jak to wygląda z recepcją Temersonów, jak się ich wydaje w świecie? Myślę, że masz większą wiedzę tutaj niż ja. To znaczy, no w tej chwili to nie wiem, bo dawno nigdzie nie byłam z powodów oczywistych. Ale kiedy jeszcze rok temu, no nie, mniej, w marcu, zanim się zaczęła pandemia, w pierwszych dniach marca byłam w Londynie i nie odbyły się wtedy targi książki, ale mimo wszystko spotkaliśmy się wtedy z różnymi wydawcami, to jakby no, mam absolutnie poczucie, że i w Wielkiej Brytanii, i w Holandii, i we Francji, z krajów europejskich, Temersonowie są gdzieś tam rozpoznawalni. Oczywiście to nie są jakby gwiazdy, tak, ale jest taki gdzieś tam, nie wiem, mit tych artystów, który no, choćby w środowiskach filmowych czy zajmujących się literaturą, on gdzieś tam jest obecny, czy w środowisku teatralnym, po tym jak Franciszka właśnie zrealizowała swojego Ubu w Kopenhadze. Więc jakby wydaje mi się, nie wiem, może to jest jakieś moje złudzenie, ale że recepcja Temersonów za granicą jest zawsze lepsza niż w Polsce i nieraz mi się zdarzyło, że weszłam, nie wiem, w Stanach do księgarni i nagle wow, są w ogóle wszystkie powieści Stefana dostępne.
A już od lat nie miałam takiej sytuacji w Polsce, żebym weszła do księgarni i nagle zobaczyła, że są powieści Stefana. Jeżeli one są, to są maleńkie nakłady, błyskawicznie to się wyprzedaje. Nie wiem, te książki, które są wydawane po polsku przez tą oficynę Gaber-Bochus w Polsce, one są w bardzo maleńkich nakładach, w bardzo takich konkretnych księgarniach, a tymczasem wystarczy wejść do Tate. Zawsze są książki Temersonów. Zawsze są książki z ilustracjami Franciszki, to jest wielki napis na okładce, że to są ilustracje Franciszki Temerson. Tymczasem w Polsce, no, kiedy te książki, takie jak, nie wiem, Poczta czy Marcelianek Majsterklepka, no, przeróżne te książki były wydawane dla dzieci, no, jakby nazwisko Temersonów nie jest jakby tutaj magnesem dla czytelnika, więc niestety wciąż Temersonowie są lepiej znani za granicą niż w Polsce, mimo że ich archiwum zostało parę lat temu przekazane do Biblioteki Narodowej, ale Biblioteka Narodowa niestety wciąż nie wydała katalogów, które jakby pokazywałyby, co naprawdę jest w tym archiwum. Oczywiście większość możemy oglądać na stronie Polona, więc jeżeli ktoś by się zainteresował, to zapraszam. Na Polonie można różne rzeczy zeskanowane zobaczyć i to jest, myślę, już bardzo duży postęp. No ale MIT z Bostonu prędzej wydało katalog Temersonów niż Warszawa. Także no, szkoda. No dobrze, ale może wrócimy do tego, co się jednak ukazało w Polsce. Ja tutaj mam ze sobą właśnie te niewysłane listy Franciszki i Stefana Temersonów. One się ukazały w zeszłym roku. To jest ostatnie wydawnictwo, też takie porządne, duże, które się ukazało, bo pomyślałam, że coś może dzisiaj przeczytamy też z tej książki. Powiem najpierw, co to jest, tak? Czyli to jest jakby zbiór listów z tych kilku lat wojennych, kiedy oni byli od siebie daleko i jakby prowadzili korespondencję, no w nadziei, że ta korespondencja dotrze do nich nawzajem, ale część tej korespondencji nigdy nie dotarła i jakby została, no zachowała się na szczęście, więc mamy do niej dostęp. Są tu też fragmenty dzienników Stefana Temersona, jakichś jego wierszy, pomysłów, które on sobie zapisywał, rysunków Franciszki z tamtego okresu. No i właśnie tutaj się do tego mitu miłosnego może odwołam na moment. Taki króciutki list z 11 kwietnia 1941 roku przeczytam. Stefciu, kochanie, dziękuję. Dostałam jeszcze jeden list i tyle wierszy. Kochanie, nagle znalazłeś się tak blisko mnie i jeszcze bardziej mi tęskno, tak jakbyś lada chwila miał przyjść i być ze mną. Taki piękny jest ten fragment poematu z sierpnia i tyle już wiem o tobie. Kochanie, nie wiem, kiedy ten list do ciebie dojdzie, więc nie piszę o sprawach, które aktualne są dziś, ale za tydzień już będą minione. Miałam i ja listy od Miry, ale nie chcę jechać do niej. Pojadę tylko wtedy, o ile ty tylko tam będziesz mógł pojechać. Kochanie, nie niepokój się o mnie, zupełnie nie ma powodu, żyję spokojnie i normalnie i chciałabym, żebyś ty mógł być tu razem ze mną. Kiedy już zupełnie rady sobie dać ze sobą nie mogę, piszę listy do ciebie i wrzucam je do szuflady. Żeby się wygadać, żeby zrzucić ciężar męczących zagadnień, żeby mieć złudzenie mówienia do ciebie. Nie zawsze mam dość siły, żeby nie pisać, a rysować. Całuję cię, kochanie, tak bardzo mocno i czule, Franka. Więc faktycznie mamy taki dostęp do bardzo intymnej rozmowy. Jeszcze w dodatku, która się przez kilka lat tutaj toczy między nimi, więc to też jest zupełnie wyjątkowa sprawa. No, wcześniej wydana po angielsku niż po polsku, bo ja też zdaje się pierwszy raz widziałam w BFI tę książkę w księgarni, potem się dopiero ukazała w Polsce. No i też jak gdyby pojawia się tutaj Holokaust, tak? Pojawia się II wojna światowa, pojawiają się te rzeczy, które w zasadzie w twórczości, nie wiem, chociażby filmowej, no pojawiają się marginalnie. No myślę tutaj o tym wezwaniu pana Smitha, który jest takim filmem też o wymowie pacyfistycznej, tak? Jak już powiedziałaś, z takiej etycznej potrzeby film, który powstał. A tutaj mamy jakby takie intymne zapiski. Ja przyznam, że z jednej strony mam zawsze trochę taki też etyczny właśnie dylemat, czy możemy czytać w ogóle takie listy, skoro nie są do nas i nigdy do nas nie miały być. A z drugiej strony no oczywiście się bardzo cieszę, że te listy są i że ta narracja wojenna Temersonów jakby przetrwała, że możemy sobie do niej zajrzeć. Tak, ja też się z tego Kurczę, no. cieszę. Chociaż chciałabym powiedzieć, że wydaje mi się, no nie wiem, ja w ogóle się nie zajmowałam nigdy jakby badaniem Holokaustu, żeby było jasne. Więc wydaje mi się, że w ogóle w polskiej takiej narracji o artystach, którzy, no nie wiem, w jakiś sposób w swojej sztuce przetwarzali te przeżycia holokaustowe, Temersonowie w ogóle się nie pojawiają. To jest właśnie ta książka, jakby uzupełnia tą lukę, która się gdzieś pojawiła, ale przedmiotem tej książki nie jest też bezpośrednio Holokaust. Tylko właśnie, no, jakby rodzaj tego, nie wiem, no, usilnego przekazywania jakby doświadczenia na odległość
i takiego jakby, no takiej wiary, że ta druga osoba żyje, prawda? Bezpośrednie doświadczenie Holokaustu to już jest doświadczenie właśnie Jasi Reichardt w tej książce, która wciąż po polsku się nie ukazała, czyli te 15 podróży z Warszawy do Londynu, bo tyle razy Jasia Reichardt próbowała, jako dziecko była jakby, no nie wiem, tyle razy próbowano ją uratować, prawda, z Polski. Ona była ukrywana w takim domu prowadzonym przez siostry, domu dziecka w miejscowości Pustelnik i tyle razy próbowano ją jakby skierować wreszcie do tego Londynu i uratować, kiedy jej rodzice zginęli w obozie, w Treblince. I wydaje się, że jakby w twórczości Temersonów ten temat, właściwie do czasu Jasi Reichardt tej książki, nie był tak wprost opowiedziany, to znaczy nigdy w ich twórczości bezpośrednio oni się do tego nie odwoływali, mimo że ich rodziny prawie w całości, no siostra Stefana przeżyła, ale ich rodziny zostały absolutnie zdziesiątkowane, jeśli nie jakby no absolutnie usunięte z powierzchni ziemi przez Holokaust i na pewno ta ogromna rodzinna trauma, z którą oni żyli, była częścią ich życia, ale oni nigdy o tym nie robili sztuki. Nigdy fakt, że ojciec Franciszki, Jakub Weinles, był tym naczelnym malarzem gminy żydowskiej w Warszawie i tworzył takie, no nie wiem, no takie bardzo tradycyjne, prawda, w formie malarskie przedstawienia, zaczerpnięte właśnie ze Starego Testamentu, różnych scen, różnych wyobrażeń. Nigdy ona z tym nie dialogowała jako artystka. Wydaje się to, nie wiem, no wzięte w jeden taki wielki nawias, gdzieś obecne w takim podskórnym jakby dialogu, który oni prowadzili na różne tematy, choćby w tych ideach filozoficznych Stefana, takich jak ta, nie wiem, katedra przyzwoitości, czy ten faktor T, czyli faktor tragizmu, no w różnych jego takich utworach, które bardzo miały silny taki moralizatorski, nie wiem, etyczny wymiar, ale oni bezpośrednio nigdy o Holokauście nie mówili i myślę, że jest jakaś część tej korespondencji, której ja nie znam, która właśnie w tym archiwum jest, w której oni w tych listach z rodziną się bardziej bezpośrednio dzielą tymi przeżyciami. No, lekki wgląd można mieć właśnie w tej książce Jasi Reichardt, gdzie już te listy się pojawiają. Ale w dalszym ciągu to jest to, co przeczytałaś, czyli takie uspokajanie, wszystko ze mną jest dobrze, jestem w dobrym stanie, mam nadzieję, że się spotkamy. Tutaj w tej książce jeszcze są takie listy, że nie wiem, bardzo się zmieniłam, nie wiem, czy byś mnie już teraz poznała, bardzo schudłam i tak dalej, ale to w dalszym ciągu jest bardzo, bardzo takie, nie wiem, uspokajanie i takie mówienie na okrągło, a nie jest to opowieść o tym, co naprawdę się zdarzyło. Więc myślę, że to też jest w jakiś sposób, chyba zgaduję, szczególne w tej polskiej narracji holokaustowej, zostawionej przez artystów. Jednak nie wiem, te narracje, do których najbardziej przywykliśmy, one są właśnie opisem tego, co jest nie do opisania. A Temersonowie jakby w ogóle nie dotykali tego tematu. No tak, ja mam tu oczywiście teraz skojarzenia ze Stanisławem Lemem i z badaniami Agnieszki Gajewskiej sprzed kilku lat i z tym, że tak, w zasadzie poza Szpitalem Przemienienia też się wydaje, że Stanisław Lem nie zajmował się tematem Holokaustu, tematem II wojny światowej, po czym nagle Agnieszka Gajewska nam uświadomiła, że on się w zasadzie tym zajmował przez całe życie, tylko myśmy znowu tego nie widzieli, bo nie mieliśmy do tego klucza. U Temersonów pewnie tak nie jest, ale też nie należy zapominać o tym, że takie doświadczenie też było ich udziałem takim bardzo silnym, które jakby zmieniło ich losy. Ale to może to jest dobry moment, żeby powrócić do 1945 roku i obejrzeć teraz Oko i Ucho. And
We have given the first song an emotional interpretation. The vocal part is played by solo violin, which gives us the opportunity of substituting visual images for the lines, which translated into English begin, "By woodside grow the woodland rushes. There's hush and crush in the brush and bushes. On left the holt, on right the meadow. Oh hey! It rings and sings in sunshine and shadow." In the second song, the score has been more closely analyzed. Each group of instruments is represented by a different image. The simultaneous representation of several images illustrates the volume of sound produced by the orchestra. The conductor's baton marks the changing rhythm in the first bars. One, two, three, four. In our third song, we have essayed a purely mental combination by assigning to each instrument a geometrical form, which changes its shape according to the pitch of the note.
For instance, each note of the violin is marked by the varying height of its corresponding symbol, a triangle. And here is the flute. This is the cello. Here are all three together. Here is the vocal part. To simplify the problem of coordinating the optical and aural sensations in time, we have deliberately sacrificed the artistic qualities of visual form in space by adopting only the simplest geometrical shapes. Interpretation of the fourth song, Wanda, we have followed two clues, the first being taken from the subject, which is the story of the Polish queen Wanda who drowned herself in the Vistula rather than marry a German princeling. This suggests sad, restful water as an artistic medium of expression. The second clue is the rhythm of the music, which suggests the monotonous movement of waves. Kurczę, ja przyznam, że się trochę rozmarzyłam przez tego Szymanowskiego, przez tych Temersonów i przez twoją sugestię. Wcześniej zaczęłam sobie teraz wyobrażać, jak mogłoby wyglądać free cinema, gdyby to
Emersonowie mieli też wpływ na ten ruch. Ja przypomnę tym z Państwa, którzy może nie wiedzą, czy nie pamiętają, że to był taki ruch w brytyjskim kinie dokumentalnym, który zrewolucjonizował to kino i później jakby przeniknął do fabuły. A gdzie się pojawia też wątek Polski, bo niedawno pokazywałam właśnie studentom, trochę późniejszy, bo z lat 60. film Lindsaya Andersona, który ma polski tytuł Raz, dwa, trzy, po angielsku to jest The Singing Lesson, o jakby próbach studentów ówczesnych. Tam jest i Piotr Franceski jako student, i Andrzej Seweryn jako student. Zrealizowany w Warszawie, no, ze względu na tutaj różne lewicowe zapatrywania brytyjskich filmowców. Więc kurczę, co by było, gdyby Emersonowie we Free Cinema uczestniczyli? To jest bardzo dobre pytanie. Ale w międzyczasie dostałyśmy tutaj pytania, w zasadzie komentarz od Hanny Margolis. Ja go teraz przeczytam. Super. Dziewczyny, świetna dyskusja. Myślę, że to jest temat na interdyscyplinarną sesję. Widzę tu mnóstwo problemów, które należałoby przerobić, w tym wiele takich, z którymi na przykład ja stykam się i zderzam się w pracy nad moim doktoratem o filmach animowanych kobiet, o twórczościach niezrealizowanych, niepromowanych, niedystrybuowanych, zwłaszcza gdy jest to twórczość w trudnym współcześnie formacie krótkiego metrażu, takich, które istnieją tylko hasłowo, a to tylko filmy, a reszta? Dziękuję Wam. Bardzo dziękujemy za miłe słowa. Dzięki, Hania. Super. Tak, no Hanna Margolis, przypomnijmy, czy też powiedzmy, że autorka też autorskich filmów animowanych, która i książki o Kazimierzu Urbańskim. Oczywiście po wystawie w Zachęcie, która też w zeszłym roku, bodajże 2 lata temu, w zeszłym roku chyba miała miejsce. A ja jeszcze pomyślałam, że na koniec wrócimy tutaj do Polski i chciałam cię zapytać, czy byłaś w Płocku na festiwalu Emersonów, bo ja do Płocka nigdy nie dotarłam. No tak, to jest takie wydarzenie, które się co roku tam odbywa, dlatego że w Płocku urodził się Stefan Temerson i Temersonowie są tam pamiętani, to jest bardzo piękne i różni młodzi artyści są tam, nie wiem, zachęcani do tego, żeby dialogować z Temersonami. Nawet byłam kiedyś jurorką w takim konkursie dla młodych twórców na jakiś rysunek chyba związany z Temersonami, także ta recepcja tej twórczości przez Płockie Centrum Kultury jest prowadzona. Oczywiście w małej skali, na tyle, ile ten ośrodek pozwala, ale gdzieś to się pojawia. No ale wydaje się, że taką instytucją, która najwięcej dla Temersonów zrobiła, to jest jednak Muzeum Sztuki w Łodzi. Dlatego też, że jakby no, taka tradycja i myślę kolekcja też, w której właśnie prace Franciszki się znajdują, ona zobowiązuje, więc Muzeum Sztuki tutaj należą się wielkie, wielkie pokłony. I z wydawnictw, no to przede wszystkim chyba Czytelnik, bo jednak powieści Stefana, które trochę może w innym obiegu gdzieś tam zaistniały i cały komplet właściwie tych powieści został wydany no te 10 lat temu. Myślę, że on gdzieś wciąż w bibliotekach jest wypożyczany, wciąż u różnych ludzi widzę te książki na półkach, także te podmioty mają dosyć duże zasługi, jeśli chodzi o promowanie twórczości Temersonów. To ja jeszcze tylko dodam, że mnie z kolei zachwyciło to, ja zapomniałam teraz nazwę wydawnictwa, ale w jaki sposób Temersonowie są wydawani dla dzieci, ponieważ my oczywiście znamy te książeczki przedwojenne i później w wznowieniach, ale okazało się, że te książeczki dla dzieci Temersonów się świetnie sprawdzają na tablet, w takiej właśnie wersji interaktywnej. I to jest też oczywiście fascynujące, że oni byli w stanie no jakby swoją wyobraźnią przekroczyć tę granicę właśnie cyfrową i jakby zrobić coś, co właśnie wymagało od czytelnika interaktywności. No, nie mówiliśmy tu jeszcze o poezji semantycznej Temersona, to też jest jakby ważne. No, tych wątków faktycznie jest dużo i tak jak Hania mówi, no może interdyscyplinarna sesja, już dawno chyba żadnej nie było. No, chyba już dawno żadnej nie było, rzeczywiście. No. Mi się wydaje, że tutaj wymaga, no jakby, ja nie chcę, żebyśmy schodziły w taką naukową ścieżkę też, bo przecież mamy popularyzować Temersonów, ale ta naukowa ścieżka no, wymaga jednak właśnie poznania tego archiwum, które jest w Warszawie, które myślę bardzo dużo zmienia, bardzo dużo daje nowego wglądu. Ja jeszcze jakby tego archiwum nie zbadałam w żaden sposób,
A wydaje mi się, że tam jednak jest dużo, dużo nowych jakby informacji się pojawia. Nie wszystkie chyba dzienniki są udostępnione, bo tam jest też te zachowanie tych 50 lat od śmierci autora, żeby pewne rzeczy upowszechnić. A jak wiemy, Temersonowie zmarli oboje na przestrzeni 3 miesięcy w roku 88, co też jakby no domyka ten taki piękny, romantyczny mit na temat ich takiej nierozerwalności i tych 60 lat twórczych razem. No ale ja mam poczucie, że jest tutaj bardzo wiele tajemnic. No, trzeba też zaznaczyć, parę lat temu taki film krążył i był też na polskich festiwalach i zagranicznych, film Wiktorii Szymańskiej o Temersonach. No i to był taki film, który powiedzmy no taką podobną narrację trochę budował jak ta moja książka sprzed 11 lat, czyli wokół takiego życia tej twórczej pary, no jakby podążając chronologicznie za ich po prostu kolejnymi wydarzeniami z życia, opowiadał o tym, co Temersonom udało się stworzyć, ale wobec tej jakby takiej ogólnie znanej wiedzy. Natomiast no, ja mam jakby takie poczucie, że tutaj różne takie właśnie te niezrealizowane scenariusze, o których ty mówisz, wspomniałaś, one są najciekawsze, jakby co by było gdyby, prawda? I wszelkie te jakby takie ścieżki niepociągnięte. No pamiętajmy, że Stefan Temerson ze swoją literaturą, on próbował wejść na teren literatury popularnej. On napisał książki, które no, bawią się gatunkiem powieści detektywistycznej, właśnie kryminały, jakieś fantazy, prawda? On pisał takie książki po prostu dla szerokiego czytelnika. A jednak te książki no, nie stały się nigdy tak szeroko czytane, prawda? Jak można by było sobie wyobrażać. Tutaj mi bardziej przychodzi na myśl coś takiego, jak to różni awangardowi artyści z różnych epok chcą czasem zrobić takie dzieło popowe, prawda? Że jakby według ich no, no takiej skali, nie wiem, no zrozumiałości pewnych komunikatów artystycznych, dane dzieło to jest pop. I właśnie no, te long short stories w wykonaniu Stefana Temersona to był jego zdaniem pop, ale oczywiście no, to nie był taki pop, jak sobie wyobrażamy, że powieść detektywistyczna no, może wyglądać. Chociaż jako ciekawostkę powiem tylko fakt, że no, tekst komentarza, który tutaj słyszeliśmy w tym drugim filmie Oko i Ucho, jest napisany i przeczytany przez taką znaną postać w brytyjskiej literaturze właśnie popularnej, Bruce'a Grahama. To jest pseudonim takiego pisarza właśnie powieści detektywistycznych, bardzo popularnych, który naprawdę się nazywał Graham Jeffries. No i on też napisał tekst i też przeczytał do właśnie Wzywamy Pana Smitha, czyli jakby no już w tych pierwszych latach twórczości londyńskiej Temersonowie no szukali takich kontaktów, prawda? Jakby dogadywali się z ludźmi, którzy też robili pop, więc Temersonowie nie byli jakoś uczuleni na pop, tak? Uważali, że jak to jest dobrze zrobione, jak to jest, nie wiem, inteligentne, dowcipne, proszę bardzo, niech to będzie popowe. No tylko, że to, co Temersonowie uważali za popowe, w dalszym ciągu przez publiczność było odbierane jako no jakaś, nie wiem, no jakaś zaawansowana, taka wymagająca pewnego już obeznania twórczość. No zbliżając się powoli do końca, tutaj jeszcze przeczytam komentarz pana Michała Zieleniewskiego i pytanie. Oko i ucho znakomity, intrygujący, wymaga obejrzenia kilka razy, gdzie można by go znaleźć. Słucham pani z wielką przyjemnością, bardzo nam miło, bardzo dziękujemy. No ja myślę, że trzeba zajrzeć na stronę Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie i na tę stronę Art Museum, którą oni prowadzą, gdzie... Nie jestem pewna, nie wiem, czy jest Oko i ucho, ale na pewno jest Bruce Czeczewski, bo akurat sprawdzałam to ostatnio i Czeczewski na pewno jest. Przypominam ja właśnie też, ostatnio że szukałam... Tak, ja tylko się wtrącę ci, Aniu, że... Ja ostatnio prowadzę zajęcia ze studentami, też skierowałam ich na stronę Art Muzeum, tak odruchowo, bo zawsze ten film był, już go tam nie ma. Można go obejrzeć na stronie Lux Online, czyli no dystrybutora, który też wydał DVD z filmami Temersonów. Oni mają swoją stronę internetową i tam ten film można zobaczyć. No to odsyłamy do Czeczewskiego, którego ja z kolei oglądałam w zeszłym tygodniu na pewno na stronę Art Muzeum, na Lux Films do obejrzenia Temersonów. No i może tym akcentem będziemy powoli kończyć, chyba że chcesz jeszcze dodać coś od siebie. Ja chciałam cię zapytać na koniec, jaka jest twoja ulubiona rzecz autorstwa Temersonów? Czy to książka, czy to film, czy to
obraz. Co jest takiego, z czym ty się wiesz? Najlepiej jakby komunikujesz, co jest ci najbliższe? Ja mam taki rysunek Franciszki tutaj w pokoju, nie pokażę go teraz, bo jest gdzieś daleko ode mnie. Taki rysunek, jak wszystkie ręce pokazują w prawo i postać na tym rysunku idzie w lewo. To ja myślę, bez żadnego komentarza, ja myślę, że może być to, bo to mi w każdym razie towarzyszy każdego dnia. No a tak poza tym to chyba jednak przygoda, to jest chyba dla mnie, to było na tyle otwierające i na tyle we mnie zostało, że ja lubię chyba sobie do tej przygody powracać. A u ciebie? Ja myślę, że dla mnie jednak literatura teraz po czasie, bo owszem, no kocham dalej te filmy, ale rzeczą taką, która na przykład zawsze na mnie działa, jak nie wiem, szukam jakiejś otuchy i szukam, nie wiem, jakiegoś takiego lekkiego, po prostu dowcipnego naprawdę opowiedzenia o świecie, to moja ulubiona książka to jest Kardynał Polatuo. Ostatnio otworzyłam ją znowu i znowu zaśmiewałam się, kiedy była jakby psychoanalityczna teoria wplecona po prostu w opis życia codziennego kardynała. Bardzo mnie to wciąż bawi i no tak, i literatura wciąż jest dla mnie żywa, Stefana. Bardzo zachęcam, żeby po te książki sięgnąć. No ja też ostatnio zaczęłam wykład o awangardzie od początku wykładu profesora Ma, który się idealnie na takie zagajenie początkowe nadaje, ponieważ też prowadzę pewną taką konfuzję, która też wymaga interakcji od publiczności i też jest to oczywiście prześmieszna książka o termitach, dodajmy. Której narratorem jest termit, oczywiście. Tak, oczywiście, który jest profesorem, bo jakżeżby inaczej. Tak. Bardzo dziękujemy Festiwalowi Kultury Żydowskiej, bardzo dziękujemy KBF-owi za tę możliwość spotkania, porozmawiania. No i do zobaczenia, do usłyszenia w takim razie. Dzięki serdeczne. Ja ci też, Adriano, dziękuję oczywiście za tę rozmowę. Dzięki, Ania.